było bardzo wcześnie rano, ja nikomu o tym nie powiedziałam, po prostu wstałam, poszłam na ten most i... Byłam w sumie bardzo młoda, nastolatką, miałam jakieś 17 lat. Znaczy, wcześniej też chodziłam do kościoła i mi się wydawało, że po prostu mam tą wiarę, ale to było tak bardziej na odległość. Bóg był kimś bardzo odległym dla mnie, a po prostu w tym wieku zaczęłam tak szukać Go bardziej z tego względu, że wpadłam w depresję w związku z moją chorobą. Stwierdzono mnie epilepsję. Chciałam popełnić samobójstwo. I w tym czasie po prostu Bóg mnie odnalazł i zostaliśmy przyjaciółmi i oddałam Mu całe swoje życie. Znam że tak powiem, taką ekipę ludzi, którzy kiedyś, powiedzmy, tam ćpali, byli tam w różnych takich zespołach rockowych i w pewnym momencie całe ich życie się zmieniło i oni zaczęli właśnie mówić o Jezusie. Zostaliśmy przyjaciółmi. Ja chodziłam z nimi na takie spotkania modlitewne i tak dalej, ale ciągle po prostu chciałam żyć swoim życiem i mimo wszystko ciągle miałam, po prostu byłam w tej depresji. I w pewnym momencie po prostu nie mogłam już udawać przed samą sobą, że jest dobrze, a nie było dobrze. No, postanowiłam skończyć ze sobą. To było bardzo wcześnie rano, ja nikomu o tym nie powiedziałam, po prostu wstałam, poszłam na ten most i patrzyłam w dół i zastanawiałam się właśnie jak skoczyć, bo może by się wydawało, że może to nie jest aż tak wysoko, że po prostu powinnam sobie skoczyć na głowę, żeby się po prostu totalnie zabić. I po prostu jak stałam na tym i już chciałam skoczyć. To po prostu nagle poczułam jakby takie ręce, które mnie obejmują. I a pomyślałam sobie, no teraz to już jestem chyba wariatką, bo jestem na jakichś tam lekach, czuję się jak warzywo. A teraz czuję fizycznie jakieś ręce, które mnie obejmują, a ich nie ma, tak? No i później słyszałam po prostu taki głos, który powiedział, ja jestem i to było wszystko. I znaczy, wiedziałam, że to jest Bóg, ale z jednej strony nie chciałam, żeby to był Bóg, bo wydawało mi się, jeżeli jest Bóg, to jakim on jest Bogiem, skoro ja nie urodziłam się z epilepsją, po prostu miałam ją na skutek wypadku, skoro na przykład dopuszcza do takich rzeczy, że dzieje się na przykład mi krzywda. Ja miałam wtedy, nie wiem, 14-15 lat, byłam dobrą uczennicą w szkole, nagle po tym wypadku zaczęłam tracić koncentrację i tak dalej, i tak dalej. Także w jakimś sensie po prostu obwiniałam Boga o to wszystko. I denerwowało mnie, kiedy po prostu przychodzili do mnie czasami ludzie i mówili, wiesz, powinno się cieszyć, jeszcze są inni ludzie, powiedzmy, gorzej. Tak, którzy mają po prostu uwielbiać Boga w tej chorobie, a dla mnie cały mój świat się skończył. I wtedy zobaczyłam ja taki obraz, nie wiem, niektórzy ludzie mogliby to zakwestionować, że to z powodu tych tabletek, na których byłam wtedy, ale ja wiem, że to był Bóg.
zobaczyłam po prostu Jezusa, tylko że jego twarz po prostu była jakby nierozpoznawalna, dlatego że po prostu pełno było krwi na jego twarzy i cierpienie. Włosy miał całe zlepione z krwi, miał po prostu tą koronę cierniową, jaką miał, to po prostu ona była wbita w czaszkę wręcz. Ale to, co ja zapamiętałam, to były te oczy jego, które po prostu w nich było tyle miłości. Po prostu nikt w życiu nie patrzył na mnie w taki sposób. I on powiedział do mnie, ja umarłem za ciebie, dlatego ty nie musisz umierać. I wtedy coś we mnie pękło, nie, zaczęłam płakać. Przeprosiłam go za, nie wiem, za jakąś taką swoją pychę i za to, że tak chciałam po swojemu, że wydaje mi się, że wszystko wiem najlepiej i że podejmuję decyzję sama. Później zaczął się taki proces we mnie. Po prostu powoli zaczęłam z Bogiem codziennie sobie rozmawiać i tak dalej, ale otworzyły się moje oczy. No i pewnego dnia po prostu pojechałam sobie na festiwal. Wtedy to był właśnie Slot Festival. Wtedy te festiwale odbywały się w Giżycku na Twierdzy Bojem. No i byłam na tym festiwalu i tam właśnie też grał taki zespół No Longer Music, oni też są tutaj. Wtedy członkiem tego zespołu był Holender, Ton Snellert. No i on któregoś dnia po prostu przysiadł się do nas, do takiej grupki siedzieliśmy i zaczął opowiadać o Indiach. Oni byli tam na jakimś, mieli jakiś tam tour, po prostu jeździli na koncerty, no i zobaczył, co tam się dzieje i po prostu tak Bóg go poruszył, że stwierdził, że zostawi to wszystko i pojedzie i otworzy po prostu taki ośrodek. I on wtedy mówił, że nie ma nikogo do pracy, że nikt po prostu jakby nie chce uwierzyć, że on, taki koleś, co chodzi w makijażu i w glanach, może po prostu nagle zacząć ratować ludzi. I mnie to tak po prostu dotknęło, tak mnie to poruszyło, że ja powiedziałam, okej, wiesz co, ja pojadę. Przed samym tym festiwalem, pojechałam wtedy z moim chłopakiem, pojechaliśmy w Bieszczady i byliśmy sobie nad Soliną w takim zaciszu. Mieliśmy bardzo fajny czas, tyle że codziennie, kiedy po prostu ja wstawałam rano, mieliśmy taki cichy czas z Bogiem. Bóg mówił, tak mnie przekonywał, miałam takie przekonanie, że mam jechać do Giżycka. Oczywiście każdy Polak wie, że Bieszczady a Giżycko to jest odległość i my nie mieliśmy żadnych pieniędzy. No wydawało mi się, że to jest po prostu takie bez sensu, no gdzie my, tu taki fajny czas, ale jeden dzień leżałam sobie tam właśnie na plaży, na piasku, cała szczęśliwa i zadowolona i tak po prostu jakby ktoś, nie wiem, stanął przy mnie i mi powiedział, słuchaj, jeżeli teraz nie wstaniesz, nie spakujesz się i nie pojedziesz, to stracisz jeden z najważniejszych kroków w swoim życiu. I po prostu to mnie tak postawiło na nogi, że ja siadam i mówię, słuchaj, Maciek, wiesz co, ty, takie przekonanie, jedźmy do Giżycka. A on mówi, no to jedźmy. No i pojechaliśmy. Czy on też podjął taką decyzję, żeby jechać do Indii? Nie. Nie. Maciek to naprawdę był fantastyczny facet. Ale po prostu rozstaliśmy się, tak.
Nie, on po prostu miał inne powołanie, a teraz pracuje w Skoczowie też z ludźmi. Nie, no oczywiście takie rzeczy się nie przechodzi bezboleśnie, nie? Myślę, że to było dla nas obu ciężkie, ale myślę, że oboje wiedzieliśmy, że po prostu nie jesteśmy dla siebie. Tak, jestem mężatką. Tak, Pan Bóg jest po prostu bardzo wierny, że tak powiem, i dał mi męża, i to jest też niesamowita historia. Jesteśmy małżeństwem od 6 miesięcy. Mieliśmy... O, to gratulacje, do niedawna tak. Był ślub. To jest świeżo upieczoną małżonką. Tak, ślub mieliśmy w Indiach, no a mąż jest Kanadyjczykiem, a poznaliśmy się w Amsterdamie, także... Jakaś romantyczna historia. Tak, romantyczna historia, tak. Znaliśmy się... W sumie to znaliśmy się, trudno powiedzieć, w Amsterdamie widzieliśmy się 2 dni, później był miesiąc rozmów przez telefon codziennie po 2 godziny, później tydzień w Indiach i mieliśmy ślub, także bardzo szybko się odbyło. A czy on też widzi swoją misję, swoje powołanie tam w Indiach? Tak, razem teraz pracujemy, tak. Powołanie, po prostu moje powołanie od Boga, żeby tam pojechać. Miałam po prostu takie przekonanie, że to jest to, co Bóg chce, żebym robiła. Oczywiście wiele ludzi nie wierzyło w to, też moich przyjaciół. Niektórzy się po prostu, myślę, podśmiewali trochę, no bo ja, taka wolontariuszka bez pracy, gdzie w ogóle do Indii, gdzie, za jakie pieniądze, nie? Ale oczywiście Pan Bóg był wierny i po roku pojechałam. W ogóle było tak śmiesznie, bo jechałam w dzień pogrzebu matki Teresy z Kalkuty. Część ludzi się śmiała, no jedzie następna matka Teresa, ale nie, absolutnie. Oczywiście nie dorównuję tej wspaniałej kobiecie do pięt. To była, myślę, że jedna z najwspanialszych kobiet w historii. Po prostu jej serce, jej oddanie, to co ona robiła dla ludzi i myślę, że ona była Rumunką, tak, z pochodzenia, także to w ogóle, czy Albanką. Oczywiście człowiek się jakoś nastawi, ja staram się czytać tam różne książki i tak dalej, więc jak jechałam pierwszy raz, to miałam 40 kg bagażu, nie? Bo na przykład miałam szczotkę jej do zębów, pasty do zębów, nawet, że tak powiem, tampony na 6 miesięcy, bo po prostu myślałam, że tam nic nie można kupić, nie? W momencie, kiedy tam przyjechałam, to po prostu czułam się jak rybka w wodzie, było mi bardzo dobrze i byłam tak pozytywnie zdziwiona. O, to ja mam swój pokój, o, fajnie. Ale oczywiście... No, bardzo mnie to zmieniło, dlatego że na przykład nigdy wcześniej nie doznałam na przykład tak naprawdę śmierci drugiej osoby. To są ludzie, których się znajduje leżących na chodniku z ropiącymi ranami, czasami już na przykład larwami w skórze, w mięśniach. Na przykład mieliśmy człowieka, który miał, który jak go przynieśli ludzie, to po prostu miał bandaż na głowie, taki brudny, jak się ściągnął ten bandaż, to nie miał w ogóle jednej części czaszki, a na mózgu miał larwy, po prostu muchy takiej wielkości białej. On jeszcze żył? Tak, on żyje, on jest teraz w aszramie, jest ślepy, trochę mówi, czasami ma po prostu bóle głowy, ma ciągle taką, po prostu widać, że ma dziurę, takie ma wgłębienie, ale po prostu już zarosło skórą. Tak. Ja na przykład jak pierwszy raz poszłam do slumsów, to ja nie mogłam prawie mówić przez 3 dni. A po prostu na wejściu tam, nie wiem, było 12-letnie dziecko w ciąży, ledwo ubrane, jakiś dzieciak 3-letni, cały brudny, po prostu, że tak powiem, ma biegunkę i robi gdzieś tam obok do kanału i to jest po prostu, no to jest tam normalne. Ja lubię w ogóle dziwnie się ubierać i bardzo mnie interesuje moda. I wydawało mi się, że jak można w ogóle połączyć te rzeczy z tą biedą. Ludzie przychodzą z gruźlicą, po prostu są bardzo odwodnieni, niedożywieni. To po prostu na to potrzebny jest jakiś okres, etap czasu, kiedy oni mogą dojść do siebie i psychicznie, emocjonalnie, no i oczywiście fizycznie. No a teraz co później z nimi zrobić, tak? Także wpadłyśmy na taki pomysł, że może nauczyć ich szyć na przykład, nauczyć ich robić koraliki, kolczyki. Tak, to akurat to my umiałyśmy robić, stwierdziliśmy, zaczniemy od tego. I że po prostu my później możemy to na przykład sprzedać i im dać pieniądze, które na przykład oni sobie mogą odłożyć. I jak skończą całkowicie na przykład tą rehabilitację, to będą mieli jakieś pieniądze na start, na przykład żeby coś zacząć swojego.
tam w Indiach. I na przykład przywieźliśmy taką biżuterię, które tam chłopaki po prostu robili na wózkach właśnie w Delhi. Tutaj na slot. I moją jedyną obawą było to, że no rany, ja nie wiem, czy to w Polsce się będzie podobać, nie? Rozłożymy taki stragan, a tu ludzie powiedzą, rany, co to za badziewie, nie? Ale po prostu naprawdę ludziom się tak podoba, są zachwyceni. Przeciętny Polak powie, że się strasznie męczysz w tych Indiach i że to jest bardzo trudne. Absolutnie nie, absolutnie się nie męczę, po prostu uważam, że mam fantastyczne życie, że nie mogłabym sama sobie takiego życia wymyślić, ani po prostu tym bardziej wymarzyć. Że, jak byłam małym dzieckiem, to zawsze chciałam być Indiana Jonesem. Myślę, że Pan Bóg dał mi o wiele bardziej fantastyczne życie, więcej przygód niż Indiana Jones, wszystkie trzy odcinki. Nawet jakby nakręcili jeszcze dwa, to nawet by chyba im nie starczyło po prostu historii. Spełniam się. Internetowa telewizja Tychy. ITT.